Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Wiem, że w późnym momencie, ale coś tam nie działało. Jest bałem się, zobaczymy czy działa, ale witajcie, łapkeczki, komentarze. Jestem zmęczony, więc chory i tak dalej, więc też nie chciałem na siłę cisnąć od nowa i tak dalej, więc po prostu próbujemy jeszcze to zagrać. Zobaczymy, czy to będzie działać. Teren jest inny niż w tamtej zeszłej próbie, ale to akurat mi to nie przeszkadza jakoś tak mega, mega mocno. No, jest trochę tak, bo ta nie może tutaj stać, ale... Ale gdzieś tam tutaj będą biegać... No i może trochę inaczej się rozstawimy. Tak dalej. Dobra. Zobaczmy, witam, łapkujcie, komentujcie. Specjalnie dla was mimo choroby na ten sobotni wieczór wam zapewniam rozrywkę, a rękę zgodnie z zasadami codziennie. Ci co wiedzą, to wiedzą. Że tak też i miało być. Ustawił się inaczej trochę, co mi się tam trochę nie podoba, ale okej, do okej. Dobra. Sprawdźmy, czy działa. Zobaczcie mojego sobie Hirka. Sprawdźmy, czy działa. Gotowość bojowa, tu tak mniej więcej Hirek wygląda, dość taki ofensywny. Okej, dobra, tutaj nie masz, masz ten ogień, ale ci zbijać to dość fajne, okej. Dobra, w sumie lecimy zbijać tego. Dobra, okej. Kites. 6, 9, 5, 3. Tego z pasywy, jesteś wodą w ogień wchodzisz, dobrze, nie? Woda, ogień, to pasuje. Okej, dobra, atakujemy, jeszcze mam Hirka pokażę mniej więcej. Zrobiłem go z takimi artefaktami, siła, run, zestaw, odporność, jakiś kołczanik. Do tego nie dostałem obrony, ale jest laczek, haste, eksperckie, ściana i boska z regenką. Więc myślę, że nawet fajne. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że się to nagrywa, więc będzie cała walka dzisiaj. Tak. Tak, zgadza się. Dobra. To ja teraz mimo wszystko lecę do przodu, lecę się tam napierdaszać z nim. Który mi odda mniej? Chyba ten mi odda mniej. Lak! Ach, cudownie. Cudownie, cudownie. Jeszcze moral, ale zajebiście. No i dobra, teraz cza misiaczka. Podtruwać, boom, super. Zajebiście, sorry was za mąkło, ale mam nadzieję, że się zrozumiecie, że będzie fajnie, że dacie radę. I że się wam podoba mimo wszystko ten odcinek mojego głosu i tak dalej, że to nie jest jakoś idealnie. No ale staram się jak mogę. Mogę się, nie zostawiłem jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Też się gotowości bojowe inaczej porozrzucały. No ale burzak. Burzak teraz. Ale co jebnął? Jeździec walnął, czy coś się nie działa? Chyba nie działa, nie wiem, zobaczymy zresztą. Ktoś walnął, ale kto? Kto? Że Banshee się zastanawia. A zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Okej. Okej, burzak teraz, dobra, gites, dobra, jest burzak, więc jest git. Więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Okej, więc chyba wszystko będzie już działać. No, zmoralował, nie fajnie, nie? Ten już niedźwiedź, kolejna trutka, 200 strutki to naprawdę sporo. Boli to wszystko, to nie powiem, że nie, że to nie... Przesunął mi go, no ja pierdoszę. No serio? Jeszcze morale? Kurwa? Popierdoliło cię chyba. Szmatek się. Tego trzeba było zabijać tam, ale okej. Zniki się zdenerwowałem, niepotrzebnie. Jestem chory, więc jestem bardziej nerwowy. I to nawet bym powiedział mega nerwowszy, ale damy radę. Na pewno jakąś grupówkę sobie zaczniemy. I grupowego hejsta, bum, cyk, cyk, puh.
Dobra. Trzech tylko zabijam. No powiem wam, że biję. Czemu 61 dawa? No nie mam szans, bo nie mam wytrzymki. Zobaczcie sobie zresztą, co on ma. On ma ofensa, odporność, wytrzymałość, światełko, jest kara. Jest kara boska, jest to wszystko w piździet. I co ja wam mogę powiedzieć? No mam nadzieję, że i tak się wam to spodoba. A ja co mam? No ja nic nie mam. No ja mam defa, nie mam i tak mnie boli wszystko, że to chuj. Idę się z nim napierdaszyć. Ten dojdzie tam? Dojdzie. Idziemy się napierdaszyć. A będziemy stali z tyłu i liczyli, nie wiem, na jakąś zbawienną misję drugiego świata, nie? Czy trzeciej formy. A dużo mnie zabił. Jeszcze zmoralował, nie? Po prostu nie, niesamowite, nie? Lak? No. No mimo 4 laka i tak nie, na razie nie chcę wejść. Smoka mi ukradł tak naprawdę. Dobra. Ty możesz w sumie... bo ten mi wejdzie potem, więc muszę się trochę przemieścić. Żeby mi nie wlazł strzelaka, mimo wszystko. Dobra, tak dość ofensywnie. Nie wiem, no sorry, taki krótki odcineczek, sama bitwa będzie, no ale no nie udało się tam tego, tam się coś tam popsuło. Ale chciałem wam mimo wszystko tą bitwę wrzucić, bo też, wiecie, no on laczko na jednemu wszedł, nie? A czemuż by kuźwa nie, więc... a czemuż by nie? Czemuż by nie, mój kotku? Czemuż by nie, mój kochanie? Bo kochanie nad kochanie, miłość twa nie zeznaje. Nie zaznaje, czy nie przekaże. No dużo ma defa, no i tak bez sporo bije z tej kary boskiej. No jeszcze mi wlazł tam, nie? On już się potruł. Laczkę oddałem, no ale to i tak 141. Uderzenie łapą, oczywiście, że weszło. Czemuż by nie? Ile boska gra? Dużo? 66? 27? Grupówka jeszcze na spokojnie? Czy kryształy już? Chyba grupówki. A nie mam defensywnej grupówki, więc dlatego tak jest jak jest. Nie mogę też stać, wiecie, w takim ustawieniu. Dobra, tego przypierdółkę. Czas strzelić. Boom! Bo jest go dość dużo. I trzeba go po prostu stłuc tutaj. Nie mogę też stać, żeby ten mnie zbił w dwie jednostki. Jak tutaj ucieknę, to... to uciekłem. Nawet jak tu polecę, no to jeden zostanie. On przeżyje, nie? Ale... Ta może dobiegnie, a może i nie. Spróbujemy sfokusować tego ziomka. Dobra. Nie ma już gościa. Super. To mi się nawet, bym powiedział szczerze, podoba. Dość się mocno z nim haratujemy i tak dalej. No właśnie, tego sobie nie przewidziałem, nie? Że tak się to może tutaj coś tak bardzo złego stać, że sobie tak nie przemyślałem, nie? Ale spróbujmy tobą wejść w te dwie jednostki, co tu są. Ogień, woda. Okej. Dobra. Git, fajnie, spoko. Okej. Strzelaki są dość upierdliwe, na pewno tak. Też jest dość szybki stosunkowo. Ja mimo wszystko nie jestem jakiś mega, kurde, wybitnie szybki. Ale okej. No jest, nie, grupowa prawa moc. Tylko nie to, szkoda, że mnie nie widzicie, bo trochę nieogarnięty jestem jak chory, ale... Tylko kurwa, nie to! Za jakie grzechy mnie karzesz? Mój drogi, za jakie kurwa grzechy? Bo on tak na piechotę zapierdoszy mnie. Tak więc... Oj, za jakie grzechy? No przecież on powinien być tak po mnie mniej więcej. Za jakie grzechy? Ma co, tajemna zbrojka, lecimy. Jelo. Wiecie, stanie, no ten mi teraz dobiegnie, ale...
W sumie nic niewiele zmienia, no ale okej. Niepotrzebnie biłem sprawą. Ja miałem wytrzymkę grupową ze światła, to było w spoko. To by było w porządku, bym szczerze wam powiem, nie? Naprawdę to by było w porządku wtedy. Nie byłoby tak tragicznie, nie? Bo trochę tam biłem, no z jednym laczkiem dwa hity pod rząd. A nie, w sumie jeden hit, no ale i tak mimo wszystko z jednym laczkiem na burzach. Któż by się tym kurwa przejmował, nie? Któż by się tym kurwa przejmował? Nikt och. Znaczy no. Dobra, bijmy tutaj. Nie patrzysz na te wszystkie brązowienia i tak dalej. No dość późno się ruszam, no ale nie wiem, czy uda mi się jakkolwiek przetrwać. Mimo że tą zbrojkę sobie rzuciłem, to i tak będzie bił dość mocno. To jest jednak 137 DPS-u, runaberka wejdzie. Ale trudko mu oddałem, no trochę te laczki teraz tak mizernie przydatne. Ale są jakie są, nie? Jest jak jest. Nie ma co narzekać. Jeszcze mamy smoka, więc jest dużo. Czar odparty, więc nawet przyjemnie. 41 jednego czar odparłem, ale czy ja chcę tam stać, czy ja chcę stamtąd uciec? No fajnie byłoby coś strzelić, nie? Już się z czymś zabawić. Lak? Niekoniecznie, do tego nie dolatuję. Ale to trudno. Ale też trudno. Tego spróbujmy sfokusować, ucieknąć przed nim. Tych strzelaków tutaj poobijać. Git, fajnie, że moral wszedł. To mi się najbardziej podoba. To akurat bardzo w porządku. Super sprawa. Grupowe odbicie? Nie przeszkadza mi, to będziemy się z łapki napierdaszeć najwyżej. Zaraz, czy czar rzucać, czy prawkę rzucimy? I no, chcę wyjść na wszelką cenę na pewno. Dobra, zabiłeś mi tego, okidoki. I możesz tam polecieć. Jesteś tutaj. No ciężko będzie samym smokiem to wygrać. Naprawdę. Naprawdę, może być i ciężko. Może być trochę ciężko, morale dość fajnie mu wchodzą. Trochę się zdenerwowałem na starcie, nie powiem wam, że nie. To uderzenie z łapy mnie porobiło tak trochę. Nawet i to bardzo. Ale widzicie, że się da, nie? Że się... To się kurwa da. On się jeszcze się kurwa zdziwi. Lak, gin, dobrze, super. Trudka tutaj daje, fajnie. On się jeszcze kurde zdziwi, co tam go zaskoczy. Co tam go Dominik Snickers Wielki wymyślił. Co on tutaj wymyślił? Któż się tego spodziewa? Znaczy ja się spodziewam, nie? Ale... Czy on też bardzo się spodziewa tego aż tak mocno? Będzie chciał mnie łapką, zmoralował, więc będzie przede mną, co nie? No, tam ktoś by się, kurde, przejmował tym. Na spokojnie, myślę, rzucę tam 420, to ile jestem w stanie ich zabić? 404. No nawet trochę, nie? Mogę go zablokować, a w sumie mnie kulką przypierdoszy. Regenkę chcę rzucać? Na razie bym chciał go tutaj stryknąć, nie? Stryknąć go, strzelić sobie swoim ulubionym zaklęciem. Boom! No nie dużo w sumie, nie? On się jeszcze powskrzesza, bo ma runę wskrzeszenia. Ale... Pamiętajcie, trzeba było go w sumie go tam zostawiać, nie? Zmoralował, któż by się spodziewał? Któż by się tego spodziewał? No, ale to co mówię, tak jak mój głos jest zajebisty pewnie dzisiaj. Walnij mu jakąś klątwę na tryj. No to z tym jednym laczkiem to tak dość mocno bije, nie? Czemu moraluje? Nie, kurwa, nie! Pizda na jeża, no ja pierdoszę, no nie będę krzyczał tak głośno. Nie będę już krzyczał, ale...
No nie mogę, no nie mogę, no. Tak się gra chorym, no nie mogę, no nie mogę. Krzyczy, a mnie gardło boli, no tak nie wolno, tak nie przystoi. Kurwa ma. No kara boska akurat na kraśkach jest dobrą taktyką, nie żeby coś, ale bardzo dobrą taktyką jest taka taktyka. Anyway, nie żebym coś jakoś narzekał czy coś, ale to jest naprawdę bardzo spoko jakaś tam taktyka mimo wszystko. No, że zwrócimy sobie regenkę. Nie będzie to jakoś zajebiste, ale... Ale jest regenka, więc jeszcze smok powalczy. On ma jeszcze sporo tych strzał, co nie, bo... Chciałeś zmoralować, pacfanie? Pacfan musiał zmoralować. Tak jestem na pełnej, co nie? To tego zbijam z pasywki, więc... Dobrze było w sumie... korzystać. Lak? Jakiś moral może mi? Jakiś fajny? Czy coś? Okej, okay, no jest regenka, więc może jeszcze to wyciśniemy. Ile tej zbrojki zostało? 387. Nie za dużo. Nie przetrwa ciosu od tego, nie? To może braknąć. I braknąć. Tego jest dużo. No ma by jakiś czar. Prawka już była. Slow. On się wyciuckał z hejsta. Hejst był chyba za... Bez problemu rzuci hejsta sobie jeszcze. Okej. Okay. Żeby nie być na pełnej, co nie? Tutaj jak jestem, to jestem na pełnej, co mi się... Nie, albo chyba nie nawet. Jak dam waita... Albo bić, czy waitować, to jest jeszcze... Może jakiś lag, no misio go... Chyba już używał skrzenia, można było go sprzątnąć, nie? Misio Gogo, tego ile zbiłem z pasywy? 731, nie? Lak. Kurde, ta zbrojka mu się kończy. Gdzie ten lak? Czekajcie, ile z regenki jest? Tury? Nie. Dobra, nie dostał laka, okej. Wait chyba musi tutaj pójść. Hit. By się doregenerować. Git. Sześć. Ile on ma strzał? Trzy. Gęka jest jedna tura, boski i tak dalej są. Wait. Super. Okej, okay, git. Teraz na spokojnie blokujemy tam strzelca. Cóż za plejsy, cóż się tu wydarzyło w tej grze, cóż za emocje! Chyba wycisnę się, nie? Mimo wszystko, że zostaje na twarzy, no ale zrzucę sobie regenkę zaraz jeszcze raz i... Uff.
No spokojnie sobie tniemy tutaj. Może uderzenie łapą nie zadziała. Ale jest, jest okej, nie? Dobra, zabijajmy. Super, moral, fajnie. Dobra, bum, fajnie. Regenka ze zbrojką dały radę, jednak mimo takich emocji, mimo mojego głosu i tak dalej, udało się to wyciągnąć, cóż za... cóż za emocje w tym odcinku, mam nadzieję, że się wszystko nagrało. Że ten odcinek, mimo że był skrócony i tak dalej, się udał, że się udało wszystko zrobić. Fajny był build i tak dalej, bitwa była spoko, intensywna na pewno. Intensywna. Moje ulubione zestawienie. Łapereczki. Ale no, jakoś się wskrzesił, nie? Chyba nie. Dobra, dzięki wam za ten odcinek. Jeszcze wam pokażę build, jaki był. Co miał przeciwnik? Przeciwnik miał... No, inicjatywy, zestawiki od smoka. A, fajny, on 3 arty w sumie w zupełności wystarczyło. O mnie cały narka, dzięki Wansi za giereczkę, pozdrawiam wszystkich. Dobra, no coś wam mogę powiedzieć, nie? No trochę się podarłem, trochę pokrzyczałem, mam nadzieję, że się wam to nie przeszkadzało, że było fajnie. Zostawcie łapeczko, naprawdę jestem dość, powiem szczerze, orawy. Zresztą słychać po moim gardle, że to nie jest idealny mój dźwięk. Nie jest mój idealny dźwięk, jak to zabrzmiało. Ale wyciągnęliśmy tą grę, nie? Wyciągnęliśmy. Muralki pod koniec jeszcze pomogły, zdążyłem się wyregenerować. Ściana mu też fajnie zadziałała naprzeciwko Kraśki. Udało się, no mimo tych wszystkich nerwów, bo naprawdę fajne. Sorry, że buildu nie było mojej twarzy, no ale jak jesteś chory, to też nie chcę się pokazywać w złej formie. Zobaczymy jutro o 19, też nagram w niedzielę, więc myślę, że w niedzielę będę miał lepszy głos i tak dalej. Wszystko na spokojnie. Jeszcze raz tym, którzy oglądali cały ten meczek, pozdrawiam, bo byłem chory, jeżeli ktoś to oglądał, to naprawdę... Naprawdę jestem wdzięczny, że to oglądałeś do tego samego końca. Jeżeli tutaj jesteś, to cię pozdrawiam z całego serduszka. Dzięki wam, cześć, dobrej niedzieli i do zobaczenia jutro. Bye, bye.